Mistrzostwa Świata w Opel Obraniu. Mistrzowskie ceny i czteroletnia gwarancja. Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. Najpierw oddział zawieszono, teraz zostanie zamknięty. W połowie sierpnia ma rozpocząć się procedura likwidacji oddziału chirurgii dziecięcej w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Powód to brak lekarzy. Są niedobory lekarzy w całym kraju, szczególnie to dotyczy lekarzy chirurgii dziecięcej, pediatrów, pulmonologów, no mnóstwo specjalności nam brakuje. I ze względu na to, że mamy dwa duże ośrodki w pobliżu, Bielsko, gdzie jest cały dedykowany szpital dla dzieci i Ligotę, my też nie znaleźliśmy pracowników do naszego szpitala. Dyrekcja szpitala zapewnia, że dzieci, które zgłoszą się na SOR, będą odpowiednio zaopiekowane. Bardziej skomplikowane przypadki są przekazywane do ośrodków, które oprócz chirurgii dziecięcej dysponują intensywną terapią dla dzieci, co jest kluczowe, anestezjologami, którzy mają doświadczenie w znieczulaniu dzieci, co jest bardzo ważne, i to pozwala na bezpieczne zaopatrzenie dziecka, które wymaga zabiegu operacyjnego. Lekarzy brakuje nie tylko w Cieszynie. Z brakiem kadry borykają się również inne szpitale. W ubiegłym tygodniu zawieszony został oddział hematologii i onkologii dziecięcej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Zabrakło tam hematologa oraz ordynatora. Pacjenci z oddziału zostali przeniesieni do innych szpitali. Dyrektor chorzowskiego szpitala liczy, że w ciągu 3 miesięcy uda mu się znaleźć brakujących lekarzy.